życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Moim rozmówcą jest Paweł Głażewski. Witam serdecznie. Witam. Zanim porozmawiamy o tym, co cię czeka, chciałbym jeszcze wrócić do twojej walki z Rayem Jonesem Juniorem. Od pojedynku minęło już 3 miesiące. Powiedz na spokojnie, jak oceniasz tam ten pojedynek i swój występ? Tak jak mówiłem po walce, tak i teraz, no, że nie czuję się przegrany, nie czułem się przegrany w tej walce. Nie traktuję w ogóle tego w roli jakiejś porażki, bo moim zdaniem wygrałem tą walkę i nie tylko moim, 99% powiedzmy oglądających ją fachowców również w Stanach widziało moją i to znaczącą wygraną. Między innymi Dan Rafael punktował ją chyba 98-82 dla mnie. Więc ja nie traktuję tego jako porażki. No, tak jak mówiłem, z werdyktami sędziów się nie dyskutuje, oni zawsze zrobią co zechcą, no jednak to chyba tylko 3 sędziowie, no i może Jones Junior myślał, że wygrał tę walkę, jednak no ja myślę, że to ja byłem zwycięzcą i ja powinienem być prawdziwym zwycięzcą na tej walki. Ale powiedz, nie miałeś pretensji do organizatorów gali, no bo to rzadko się spotyka, żeby pięściarz walczący we własnym kraju został no, przekręcony przez sędziów punktowych. No tak, ale tak naprawdę to była gala w dużo większej części Roya Jonesa i Square Ringi, więc tyle, że organizowana w Polsce. Także no miałem za sobą kibiców, bo tak jak mówię, walka była w Polsce, no jednak organizatorami tej imprezy było Square Ring, sędziowie też byli ich, nie wiem czy tam przy współpracy, jak i dobierani sędziowie byli czy nie. No jednak tak jak mówię, to była ich gala i stąd taki werdykt. A powiedz w ogóle, jak przebiegały przygotowania do tamtego pojedynku, bo tak naprawdę to w ostatniej chwili dowiedziałeś się o tej walce, chyba tam 2 tygodnie przed, dodatkowo jeszcze byłeś po kontuzji, powiedz jak to wyglądało. Tak. No dowiedziałem się dokładnie na 10 dni przed walką, w marcu, 8 chyba marca, tam przyszedłem operację kolana, przygotowałem się też do pojedynku w Oświęcimiu, który miałem tam stoczyć, ale niestety z powodu kontuzji został odwołany. No, operacja, praktycznie 2 miesiące wykluczyło mnie całkowicie z jakiegokolwiek treningu, bo mi przez 6 tygodni chodziłem na kulach, więc nie było mowy w ogóle o żadnym jakimś się ruszaniu. Więc koniec maja zacząłem chodzić na siłownię wedle zaleceń moich rehabilitantów, więc robiłem troszeczkę siłowni, ale na tyle, ile pozwalała mi ta noga. Boks zacząłem praktycznie na 10 dni praktycznie tak na ostro, bo tam walka sienią się toczne, to już w miejscu wiadomo, żeby nie obciążać tej nogi, to robiłem, ale takie normalne przygotowania to zacząłem na 10 dni przed walką z Royem, intensywnie na takie sparingi, co przyjechał do mnie ten trener Piotr Pożyczka, no on takim mówi, że trzeba to nadrobić wszystko, te braki moje sparingiem. Codziennie sparowałem przez 5 albo 6 chyba dni. Ostatni sparing w ogóle zrobiłem we wtorek, czego nigdy przed wcześniejszymi walkami nie robiłem, bo zawsze kończyłem piątek, sobota, no to jeszcze we wtorek na 3 dni przed walką zrobiłem 10-rundowy sparing. Rozmawiałem o tym z trenerem, jednak on mnie zapewnił, że to musi pracować w walce, no i wedle jego zapewnień pracowało, bo jak po 10 dniach treningów, to w walce 10-rundowej czułbym się bardzo dobrze, wytrzymałem dobrze fizycznie i tak to wyglądało. Z tego co pamiętam, to Jones mówi po walce, że nie widzi problemu, żeby doprowadzić do walki rewanżowej. Powiedz, czy od tego czasu w ogóle był jakiś kontakt z Jonesem i czy ta walka rewanżowa jest w ogóle brana pod uwagę? I czy chciałbyś takiego pojedynku? No wiem, że były jakieś rozmowy prowadzone, jednak wiem też, że no Jones chce jakichś ogromnych pieniędzy nierealnych na te nasze polskie warunki. Więc nie wydaje mi się, żeby w ogóle kiedykolwiek albo w najbliższym czasie ta walka doszła do skutku. Poza tym jeszcze ten pozew złożony co do grupy Andrzeja Wasilewskiego, że w zamian za Dawida Kostyckiego wystąpiłem ja, więc myślę, że to
w ogóle zamyka mojego jakiegoś rewanżu z Jonesem. On mówił, że żeby wiedział, że do tego rewanżu nie dojdzie, to podpisałby już jakieś papiery na rewanż na konferencji, bo tam już ktoś tam składał mu jakąś propozycję, ale to jest też takie myślę, że gadanie. No ja uważam, że tak naprawdę się ten rewanż, ja tamtą walkę wygrałem, on dobrze o tym wie. Na początku on nie chciał żadnego rewanżu, później troszeczkę być może zaczęło go boleć, bo ludzie w jego kraju i tak samo eksperci, kibice, no każdy, kto oglądał tę walkę, no przecież widział, że on tej walki nie wygrał, więc myślę, że stąd ta chęć rewanżu, no. Tak to wygląda. Przez ostatnie kilka tygodni przygotowywałeś się w Stanach Zjednoczonych, w krąg Gym, powiedz w ogóle jak doszło do tego, że miałeś okazję wylecieć za ocean? No to była inicjatywa mojego trenera Piotra Pożyczka, który spędził tam 30 lat, 12 albo 15 lat trenując w krąg Gym z Markiem Piotrowskim, Polakiem, którego no nie trzeba przedstawiać. Tam miał też Frankie Lice, który przez 5 lat był mistrzem świata. Również trenowali w krąg, więc stąd ten pomysł i stąd ta inicjatywa. No, trener wrócił tam do tego gymu z innymi zawodnikami, czyli ze mną i ze Zrzeniem Sołdrą. Również chęć mojego promotora, no, poprawienia naszych jakichś umiejętności, bo wiadomo, że tak samo ja, jak i promotor, który inwestuje we mnie i bardzo wierzy w moje możliwości, zainwestował też niemałe pieniądze, żebym tam pojechał i mógł się uczyć. Ale czy jest możliwość, że do Stanów wrócisz i na kolejne przygotowania do kolejnych walk, czy to było na razie tylko taki dla poznania, zobaczenia, jak to w Stanach wszystko wygląda? No tak jak mówisz, to bardziej na razie dla poznania, jednak myślę, że tak z 2 razy do roku powiedzmy, że przydałoby się tam przyjechać troszeczkę, podsparować, no jest możliwość właśnie sparowania z przeróżnymi zawodnikami, no oni tam praktycznie tylko sparują, no odbywali się po 5-6 sparingów tygodniowo codziennie. Ich trening to jest sparing, oni cały czas sparują. Jest wielu zawodników o różnych stylach, niski, wysoki, mańkut, normalny. Możliwość sparowania, sprawdzania się z nimi, no to na pewno podnosi umiejętności, no czego w Polsce na pewno tych sparingów brakuje, no. No, a jakbyś mógł porównać w ogóle przygotowania w Polsce, a teraz jak byłeś w Stanach, to jest duża różnica na korzyść Stanów Zjednoczonych? Nie, ja bym nie powiedział w ogóle, że w europejski boks jest też troszeczkę inny, jednak ma swoje zalety, amerykański jest inny, też ma swoje zalety. No każdy, ja myślę, że nie ma dwóch takich samych jakichś schematów przygotowań, każdy trenuje inaczej, nawet tam w Stanach. No oni bardzo dużo sparują, no praktycznie ich każdy trening codziennie, chyba że jesteś przemoczony, wtedy odpuszczam, robię jakiś luźny trening, ale praktycznie codziennie jest sparing, więc oni w to jakoś bardziej tak wkładają. No sparingi nie dodatkowo utrudniają sobie, bo sala na czas sparingów jest dodatkowo podgrzewana, no nad samym ringiem jest klimatyzacja. Są takie duże dziury, jeżeli od razu jak jest gong rozpoczynający rundę, czuć bardzo taki powiew gorącego powietrza, robi się tak gorąco jak w saunie i oni w ten sposób sobie to utrudniają. No ja po 3-4 rundach tam w ringu czułem się zmęczony, jakbym robił 8 albo nawet 10 rund, więc to na pewno później przełoży się na jakąś dobrą dyspozycję walkę, bo treningi tam naprawdę były w takich ekstremalnych warunkach ciężkie. A czy ty by się zgodził ze stwierdzeniem Tomka Adamka, który często powtarza, że jednak w Polsce można dojść do jakiegoś poziomu sportowego, jednak żeby przeskoczyć na kolejny poziom, to trzeba wyjechać za granicę właśnie, czy do Stanów Zjednoczonych, czy do Niemiec. Zgadza się z tym stwierdzeniem, czy w Polsce już można trenować na tyle, żeby osiągać sukcesy na tym najwyższym poziomie? Powiem tak, że ja na tyle, co byłem w Stanach, czyli przez 4 tygodnie, ja nie widziałem tam tak za dużo. No ja potrenowałem, pojechałem tam trenować, robiłem, chciałem wynieść jak najwięcej stamtąd. Ja byłem tam za krótki okres czasu, żeby mówić jakieś albo stwierdzać takie fakty, że tam jest lepiej albo gorzej. Ja trenuję też w Polsce, też jest dobrze. No Tomasz Adamek, wiadomo, on już jest tam dłuższy czas, troszeczkę jest bardziej obeznany.
jemu może to pasuje, no być może dla mnie też by pasowało. Na pewno ta różnorodność tych sparring partnerów, to jest wiadomo, że tą poprzeczkę podnosi na pewno dużo szybciej, no jak jest właśnie przez ten sparring, no człowiek najbardziej się uczy, także myślę, że głównie chodzi o te sparingi, no. Już najbliższą sobotę wystąpisz na gali w Wieliczce, powiedz coś o swoim przeciwniku, mocne, słabe strony. No jest to Szwajcar Sofian Sebichi, 19-2, 14 nokautów ma. Widziałem jego walki, twardy zawodnik, gdzieś tam w 11 roku sprawił nawet niespodziankę we Włoszech, wygrał tam na wyjeździe, no zdobył pas IBF Intercontinental w 11 rundzie znokotował tam chłopaka. No co, no twardy zawodnik, no z dobrym rekordem. Zobaczymy jak będzie walka. Ja uważam, że jestem dobrze przygotowany i na pewno tak jak zawsze w każdej walce wyjdę do niej z wielką wolą zwycięstwa. Niedawno wróciłeś dopiero ze Stanów do Polski. Powiedz, czy nie będzie problemu z aklimatyzacją? Jak się czujesz w tej chwili? No wróciłem w poniedziałek wieczorem. Dopiero byliśmy w Polsce po 12-godzinnym locie, jeszcze później z Warszawy do Białegostoku, w sumie chyba z 17 godzin. To wszystko zajęło, no. Dwie noce pierwsze były takie troszeczkę ciężkie, no budziłem się, jednak ta ostatnia noc już normalnie przespałem te 7-8 godzin. Dzisiaj też dopiero przyjechałem tutaj do hotelu w Wieliczce. Niedługo dojeżdża mój trener, robimy rozruch gdzieś tak 22-23, bo o tej godzinie właśnie będzie walka, jakaś lekka tarcza i zobaczymy. No ja we wtorek zrobiłem trening w Białymstoku u siebie w klubie w Gladiatorze, tam gdzie trenuję, no czułem się nieźle. W środę robiłem też trening, to już czułem się naprawdę bardzo dobrze. To tak pozwala optymistycznie patrzeć w tą walkę, no też się bałem, czy to nie jest za mało troszeczkę czasu, bo to jednak tylko 5 dni tej aklimatyzacji, no ale ja myślę, że nie jestem jeszcze aż tak czuły na takie rzeczy i ten, no że wszystko będzie dobrze, jeszcze mamy 2 doby, także odeśpię wszystko i w sobotę będę w pełni sił, żeby stoczyć walkę, która zaspokoi, no można powiedzieć, kibiców. Prawdopodobnie 22 grudnia Tomasz Adamek zmierzy się z Lanierem Solisem. Powiedz, jak oceniasz ten pojedynek i szansę Tomka na wygranie i zyskanie kolejnego zwycięstwa w wadze ciężkiej? No uważam, że to będzie ciężka walka, bo ja pamiętam tego Solisa z walki z Kliczko, to gdyby nie ta kontuzja, to nie wiadomo, jakby to się skończyło, bo ja uważam, że to żaden cios tam wtedy nie był, tylko po prostu ja doskonale pamiętam tą walkę. Zdziwiony byłem, on wyszedł wtedy do tego Kliczki i kilka razy tak mocno wstrząsnął nim, ładnie czysto trafił, zapowiadała się naprawdę super walka, no jednak skręcił kolano, no kontuzja w boksie, to się zdarza i uważam, że przed Tomaszem no dosyć ciężkie zadanie, doskonały amator, mistrz olimpijski, mistrz świata, tam z czasów amatorskich wygrywa nawet z Felixem Savonem. Więc no i amatorski, i zawodowo również wie, na czym to wszystko polega. Jednak no myślę, że to doświadczenie Adamka i tak jakby no wola walki, jego serce wojownika pozwoli mu rozstrzygnąć tą walkę na jego korzyść. Oczywiście jestem za Polakiem, tak jak zawsze, nieważne jaki Polak by to walczył, zawsze będę trzymał za niego kciuki i wierzył w jego wygraną. W takim razie dziękuję za wywiad i powodzenia w sobotę. Dzięki. Trzymaj się. Cześć. Na razie. Prawdziwa walka. Prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.